Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w 27 odcinku Skillboostera, który dzisiaj będzie miał tylko minuty. Zapraszam do oglądania. Zamiast zwykłego flasha z PPM-a podczas defowania możemy przytrzymać PPM, następnie do tego przytrzymać LPM, a następnie po puszczeniu PPM puszczam również LPM, co powoduje rzucenie zwykłego dalekiego flasha, który zaskoczy i totalnie zmyli przeciwnika. Dos. Na mapie Death Train rzucamy tego to prostego one way'a do rogu, aby widzieć terrorystów przechodzących na zamek. Tchła. Jako, że antyterrorysta jest ciężki do zespotowania przez zabrudzoną szybkę w rzekach na Inferno, to ciekawym trikiem jest wychylenie przez tą szybkę na drugiego mida. Sprawdzamy dwie miejscówki, a następnie wskakujemy na kaloryfer i zabijamy terror stojących w tym oto miejscu. Four. Masz problem ze snajperem na midzie pikującym galę? Twój teammate możecie zboostować, abyś zaskoczył inną pozycją snajpera CT i go zabił. 5. Być może większość z was wie o buście na drzewo, ale jest on 100 razy bardziej przydatny po stronie terroru. Można zrobić run boosta, zwykłego boosta, albo samemu tam wskoczyć. Nope. Łapka w górę.